Dzień dobry. Dziś gościem Studia Bałtyk TV jest Bartosz Malinowski. Witaj, Bartosz. Cześć. Przyjechałeś do nas z książką Wielki Szlak Himalajski. Tak ono właśnie wygląda. To podsumowanie waszej wielkiej wyprawy zeszłorocznej, za którą otrzymaliście m.in. wyróżnienie na Kolosach, ale także byliście nominowani do Nagrody Travelerów. No to wielka sprawa chyba przejść jeden z najtrudniejszych szlaków na świecie, pieszych. No... Tak, chyba tak. No, nie mi to oceniać. Pasjonujemy się górami, kochamy Himalaje i wracamy. Także też Wielki Szlak Himalajski okazał się na tyle fascynujący i na tyle różnorodny, że Zasią Lipowczan postanowiliśmy kontynuować tą długą drogę przez Himalaje. Także już za 2 tygodnie rozpoczyna się kolejny etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego, tym razem w Himalajach indyjskich. Zanim zapytam Ciebie o ten kolejny etap Wielkiego Szlaku Himalajskiego, to jeszcze 2 słowa podsumowania książki, którą wydaliście, bo jest to dziennik, można powiedzieć, Waszej podróży 120-dniowej, bo tyle zajęła ta podróż przez Nepal głównie. Powiedz coś o tym, czy łatwo się relacjonuje, czy zapisuje w ogóle trudy takiej wędrówki? Trudno. Asia powiedziała na pytanie jednego z dziennikarzy, co było trudniejsze, czy przejście Himalajów, czy napisanie książki. I odpowiedziała, że zdecydowanie napisanie książki. Tym bardziej, że kiedy my przychodziliśmy w Wielki Szlak Himalajski, ten odcinek nepalski, to nie myśleliśmy wtedy, że będziemy pisać książkę. Także też nie zbieraliśmy materiałów stricte do książki. Także jest to między innymi książka oparta na zapiskach dziennika Asi i na naszych wspomnieniach, bo też pisanie książki otworzyło nam niezwykłe zakamarki naszych umysłów, bo okazało się, że jest tam zgromadzone absolutnie wszystko. Byliśmy w stanie każdy dzień przeanalizować praktycznie godzina po godzinie. Dodatkowo materiał zdjęciowy, bogaty, też nam pozwalało jakby odtworzyć to wszystko, co się działo. Także no, była to praca długa, żmudna, ale niezwykle ciekawa i też pozwalająca jakby przywrócić niezwykłe historie, które wydarzyły się podczas przejścia Himalajów, o których tak naprawdę zapomnieliśmy. Także była to bardzo ciekawa, inspirująca praca i mam nadzieję, że czytelnikom ten zapis się spodoba. Ten projekt Wielki Szlak Himalajski oczywiście już w pewnym sensie jest zamknięty, jeśli chodzi o ten etap Nepalu, ale powiedziałeś wcześniej, że jedziecie teraz do Indii, to ja mogę Państwu też zdradzić, że ten projekt w ogóle, chyba już można go nazwać ogromnym szlakiem himalajskim, to do 2019 roku chcecie go kontynuować, bo to nie tylko teraz ten etap indyjski, ale i w przyszłości wschodnie rubieże Himalajów. Tak, po zakończeniu tego przejścia nepalskiego, które miało miejsce w styczniu 2016 roku, zdecydowaliśmy o kontynuowaniu, o rozwinięciu programu Wielki Szlak Himalajski na lata 2015-2019 i w każdym kolejnym roku będziemy starali się przejść kolejne odcinki Himalajów, Himalajów Nepalu, Himalajów Butanu i Himalajów w Pakistanie. I z tego, no poza Nepalem tak naprawdę tego szlaku nie ma. To jest szlak tylko i wyłącznie z nazwy, bo no, trzeba mieć też świadomość, że to jest ścieżka, która nie jest wytyczona w terenie. Nie ma tam żadnych oznaczeń na drzewach, na kamieniach, nie ma drogowskazów, nie ma tabliczek. Także trzeba sobie po prostu tą drogę no, niemalże wytyczać samemu, pracując z mapą i z kompasem, działając dzięki swojemu doświadczeniu intuicji. Natomiast w przypadku Indii, w przypadku Pakistanu, w przypadku Butanu, to no nie ma w ogóle nawet szlaka, nie ma szlaków na mapach, to w przypadku Indii tak naprawdę nawet nie ma map, co też będzie no, trudnością przechodzenia tego szlaku, także no, będziemy się go starali na tyle opisać, na tyle go wytyczyć, aby dla osób interesujących się Himalajami, trekkingami w Himalajach, aby to też była wartość dodana, no bo też chodzi o to, żeby to nie tylko trafiało na nasze twarde dyski czy gdzieś do szuflady, tylko żeby też się dzielić tymi doświadczeniami. Ja oczywiście Państwa zachęcam do przeczytania książki Wielki Szlak Himalajski.
Ale także zapraszam Państwa na do śledzenia podczas tej drugiej wyprawy Wielki Szlak Himalajski, odcinek indyjski na Facebooku Wielki Szlak Himalajski, tak się nazywa konto wasze. Tak, dokładnie. A także na stronę tego projektu. Warto śledzić, warto dopingować, bo Bartek Malinowski i Asia Lipowczan jako pierwsi Polacy przeszli ten olbrzymi szlak, więc zapraszamy serdecznie do śledzenia kolejnej wyprawy podróżników.